11 listopada w Galerii Biała Lokomotywa na hali kasowej bialskiego dworca kolejowego odbyło się otwarcie wystawy pod tytułem Biała Podlaska – portret miasta z lat 1918-1939. Jest to wystawa, na której prezentowanych jest 40 unikalnych fotografii naszego miasta, wykonanych przed wojną przez nieznanego fotografa. Stanowią one portret Białej Podlaski tuż przed wybuchem II wojny światowej. Pomysłodawcą wystawy jest Cezary Nowogrodzki, pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Łomazach. Te zdjęcia są wykonane tak jakby spod jednej ręki, zostały zgromadzone w jednym albumie, podpisane tym samym charakterem pisma przez jedną osobę. Szkoda, że jest to osoba właśnie nieznana i być może ta wystawa pomoże ustalić się autora tych zdjęć. One ilustrują, z czego miasto było główne w dwudziestoleciu niezwojennym. To jest tak jakby portret miasta na 5 minut przed wybuchem II wojny światowej. Biała Podlaska lokowała się w granicach naszego państwa w dwudziestoleciu międzywojennym. Dodaliśmy mapę z 1931 roku, która pokazuje, jak wyglądało nasze miasto w okresie międzywojennym. No i tutaj mieszkańcy mogą podejrzeć, jak wpłynęła krzna przez nasze miasto i jednocześnie skonfrontować, jak to mogło jeszcze wyglądać z lotu ptaka. No i tak dużo osób cieszy ta dzielnica otwarcie, bo wszyscy czytali książkę pana Jopy i tam on opisał akurat tą dzielnicę i tam właśnie opisał również początki powstawania podlaskiej wytwórni samolotów, bo gdyby nie podlaska wytwórnia samolotów, to pewnie też tych zdjęć z lotu ptaka by również nie było. Nie wszystkie miasta dysponują tego typu materiałem fotograficznym. No i tutaj jeszcze w kosmicznym skrócie. Po śmierci bezpokojnych rodzin Wieniczów dobra bialskie, bo tam jeszcze przy tych mapach warto zwrócić uwagę, 50% miasta to było bezpośrednio wykładanie radziwiny. Zamek, tak? Wyglądał zamek, kilka lat temu, bo że został kinał tego zdjęcia, ja się nie powiedziałem, mały, co został rozebrany, wybudowany na początku XVII wieku, rozebrany pod koniec XIX wieku. Natomiast to, co tutaj na tych mniejszych fotografiach, ocalało do dnia dzisiejszego.